Kolejne nowości, jeśli chodzi o roboty czyszczące, w tym momencie przystawka mopująca, mop, który automatycznie się aktywuje, kiedy jest potrzebny, zbliża się do podłogi, czyści tą podłogę, a kiedy jest niepotrzebny, jest podnoszony i na przykład nie będzie nam mopował dywanów. Zapraszam. Redroad G10, tak się to urządzenie nazywa. Jak widzicie, również będzie wyposażone w stację bazową, w której będą znajdowały się dwa zbiorniki na wodę czystą i na wodę brudną. Tak więc nie musimy ogólnie tego mopa dotykać. Wszystko będzie działo się automatycznie. My tylko wymieniamy zbiorniki z wodą. Na pudełku czytamy, że mamy kilka trybów czyszczenia i mopowania. Mamy również elektrolizę wody, która będzie dbała o higienę tego mopa. Mamy mopa aktywnego, który będzie wibrował i mamy również opcję suszenia mopa, czyli nie będziemy w ogóle z nim wchodzić w interakcję. Dodatkowo mamy również rozbudowany system laserowego mapowania pomieszczenia, mamy zbiornik na 4,5 litra wody, mamy automatyczne podnoszenie mopa, no i oczywiście aplikacje do sterowania. Wraz z odkurzaczem i stacją bazową producent dorzuca nam dodatkową szczotkę boczną. Otrzymujemy również dodatkowego zapasowego mopa. Nie mogło zabraknąć przewodu zasilającego oraz dokumentacji. W dokumentacji znajdziemy kod QR do pobrania aplikacji dla systemu Android, jak i dla systemu iOS. Odkurzacz estetyczny wykonany z dobrych materiałów, można by powiedzieć o klasycznym wyglądzie, dwa przyciski sterujące. Na górze również czujnik laserowy, który będzie nam omiatał pomieszczenia. Dzięki temu odkurzacz będzie unikał wszelakich przeszkód oraz w aplikacji pojawi nam się zeskanowany plan naszego mieszkania. Poniżej tego czujnika widzicie dwa kontakty, będą one służyły do ładowania wbudowanej w odkurzacz baterii. Na froncie zderzak, który będzie fizycznie wyczuwał przeszkody, niemniej jednak będzie to działo się bardzo rzadko, ponieważ pod tym ciemnym plastikiem półprzezroczystym są czujniki, które skutecznie unikają kontaktu z jakimikolwiek elementami wyposażenia mieszkania. Pod klapką znajduje się pojemnik na kurz, mamy również opis przycisków sterujących oraz jaki sposób uruchomić moduł łączności bezprzewodowej Wi-Fi, mamy kontrolkę Wi-Fi, mamy przycisk resetu. Na środku znajduje się pojemnik na kurz, który trzeba będzie raz na jakiś czas opróżnić. Mamy tutaj instrukcję, uszczelkę. Mamy cały dodatkowy system filtrów, który będzie dbał o to, żeby te zanieczyszczenia zebrane z podłogi z powrotem nie wracały do otoczenia, tylko zostawały właśnie w tym pojemniku. Od spodu obwodowo mamy czujniki, które będą dbały o to, żeby odkurzacz nie spadł ze schodów. Koło podporowe, szczotka boczna, która będzie nagarniała nieczystości znajdujące się w rogach pomieszczeń do szczotki głównej i będą te nieczystości zasysane do środka. Do napędu robota będą służyły dwa niezależne zawieszone koła. Koła, które mają dość gruby bieżnik, będą się one poruszały również po progach do wysokości 2 cm. Elementem roboczym, który będzie służył do odkurzania, czyli do pracy na sucho, jest szczotka. Szczotka zbudowana w sposób taki, że mamy część z włosia, część z gumy. Tak więc będziemy tak naprawdę na każdym rodzaju powierzchni skutecznie mogli odkurzać. Również cała głowica czyszcząca jest zawieszona w sposób ruchomy, tak więc będzie ona zawsze dolegała do czyszczonej powierzchni w ten sposób, aby to czyszczenie było jak najbardziej efektywne i skuteczne. Z tyłu widzimy cały moduł mopujący, sam mop jest przysysany do niego za pośrednictwem rzepa, raz na jakiś czas możemy go zdjąć, wrzucić do pralki, wyprać, wymienić na nowy, jeżeli będzie taka potrzeba i tu się będą działy te inteligentne rzeczy, on będzie wibrował podczas pracy oraz sam będzie się obniżał i podnosił w zależności od tego, jakie będą potrzeby, jeśli chodzi o czyszczenie powierzchni. W zestawie z tym robotem mamy stację dokującą, stacja dokująca będzie zawierała dwa pojemniki, jeden ten ciemniejszy na wodę brudną, jeden ten jaśniejszy na wodę czystą. Tak więc jeśli chodzi o interakcję z mopem, to z naszej strony tylko i wyłącznie wymiana zbiorników z wodą czystą i opróżnianie zbiornika z wodą brudną. Do sterowania stacją bazową mamy dwa przyciski, ale oczywiście również będziemy mogli tą stacją bazową sterować z aplikacji na smartfon. Jak widzicie, w stacji bazowej nie mamy zbiornika na kurz, tak więc będziemy tylko i wyłącznie tutaj żonglowali wodą. Zbiorniki są bardzo duże, po 4,5 litra mamy pływak, który zabezpiecza przed przelaniem wodą brudną. Mamy również czujnik, który będzie nas informował o braku wody czystej. Tak więc tutaj wszystkie informacje do nas dotrą na aplikację i będą dla nas czytelne. Obydwa zbiorniki wyposażone są w uszczelki, tak więc nie ma niebezpieczeństwa, że gdzieś po drodze byśmy coś z takiego zbiornika wylali. Niezależnie czy jest to woda czysta, czy jest to woda brudna.
Wewnątrz stacji bazowej znajdują się rolki prowadzące. Będą one odpowiednio odkurzacz ustawiały tak, aby kontakty mogły trafić na te dwie elektrody do ładowania. Na dole znajduje się moduł, który będzie dbał o czystość mopa, czyli odkurzacz co jakiś czas będzie podjeżdżał i czyścił mopa, a po zakończonej pracy będzie tamten mop suszony za pośrednictwem przewiewu powietrza. Stacja bazowa wyposażona jest w odpowiedni podjazd dla robota, tak więc on w każdym momencie, kiedy będzie potrzebował, wjedzie sobie, skorzysta i będzie pracował dalej. Do sterowania robotem, do ustawiania wszelakich dodatkowych opcji konfiguracyjnych będzie służyła aplikacja. Skanujemy kod QR, pobieramy ze sklepu androidowego lub iOS-owego, no i rozpoczynamy proces podłączania tej aplikacji do robota. Aplikacja jest przygotowana również w języku polskim, ale to tłumaczenie na obecną chwilę jeszcze nie jest, że tak powiem, takie, nazwijmy je, super. Pewne elementy nie mieszczą się na ekranie, tak więc tutaj będzie potrzebna poprawka, tak więc ja dla wygody przełączyłem w język angielski, bo tutaj ta opcja jest dopracowana bardziej. Tak więc całą konfigurację zaraz zobaczymy, jak jest realizowana w języku angielskim. Na interfejsie głównym widzimy mapę zeskanowanych pomieszczeń, oczywiście te pomieszczenia, które żeśmy udostępnili. Mamy przycisk do powrotu do stacji ładowania, czyli charging, mamy przycisk start, mamy konfigurację. W pierwszej opcji jest zmiana nazwy urządzenia, strefa czasowa. Kolejna opcja jest to quick mapping, czyli możemy wykonać szybką mapę, kiedy jeszcze nie mamy takiej mapy zrealizowanej, czyli na samym początku, jak odkurzacz uruchomimy. Mamy cleaning records, czyli zapisy z wszystkich procesów czyszczeń, ile trwały, jaka powierzchnia. Następna opcja jest możliwość ustalenia kalendarza, kiedy robot odkurzacz może sam pracować, jakie pomieszczenia, co, w jaki sposób ma czyścić, tak więc tu wszystko możemy sobie dostosować, wybrać taką, jaką mamy potrzebę. Następna opcja jest to czyszczenie obwodowe. Możemy ją włączyć. Jest to opcja jednorazowa. Następną opcję mamy czyszczenie podwójne. Jeżeli jest powierzchnia bardzo zabrudzona, możemy również na jeden raz włączyć takie czyszczenie podwójne. Następna opcja jest to vacuum and mop mode, czyli standardowa oraz rozszerzona. Rozszerzona to jest po prostu czyszczenie wiodełkę. To później zobaczycie na nagraniach z pracy. Następna opcja to jest ustawienie trybu nie przeszkadzaj. Możemy ustawić, w których godzinach ma nam odkurzacz nie przeszkadzać. Ustawienie, jeśli chodzi o język, który jest w robocie zainstalowany, który będzie do nas wygłaszał komunikaty głosowe. Jak widzicie, jest polski. Ja przestawiam teraz na polski i od tej pory robot będzie mówił do nas po polsku. Możemy ustawić głośność tych komunikatów. Ja w tej chwili mam ustawione na 100%. Następna opcja jest to ustawienie wirtualnych ścian. Możemy na tej mapie, która zostanie zeskanowana, im częściej robot jeździ, tym ta mapa jest dokładniejsza, ustawić sobie wirtualną ścianę. Możemy zaznaczyć obszar, który będzie bez dostępu oraz możemy sobie zaznaczyć obszar, na którym robot ma nie mopować. Tak więc tutaj pełna konfiguracja, wszystko działa bardzo dobrze, skaner laserowy bardzo dobrze również tą mapę generuje. Możemy sobie utworzyć kilka map, możemy sobie wyedytować obszar, czyli możemy łączyć pomieszczenia, dzielić pomieszczenia, możemy zmieniać nazwy pomieszczeń. Jeżeli by się okazało, że po przejeździe ta mapa nie jest dokładna, coś jest nie tak, to możemy sobie ją właśnie w ten sposób dostosować, żeby była idealna do rozkładu pomieszczeń, jakie mamy u siebie w domu, a później możemy wykonywać czyszczenie tylko wybranych pomieszczeń, ewentualnie wybranego obszaru, albo czyszczenie wszystkich pomieszczeń, do których odkurzacz będzie mógł dojechać. Również z listy możemy wybrać już zdefiniowane nazwy, ale mamy również możliwość wprowadzenia nazwy własnej, żeby to wszystko dla nas było bardziej czytelne i tak jak zazwyczaj pomieszczenie nazywamy, tak możemy nazwać jej na mapę. Następna opcja tyczy się czyszczenia dywanów. Możemy włączyć opcję, żeby mocniej był czyszczony dywan, czyli będzie zwiększała się moc pracy. Możemy włączyć opcję unikania dywanów. Możemy włączyć opcję wyświetlania, wykrywania dywanów na mapie. Następna opcja to zaznaczenie, że mop ma pracować wibracyjnie. Mamy opcję automatycznego wyczyszczenia mopa, jeżeli mamy taką potrzebę, bo to wszystko będzie się działo automatycznie, ale możemy również ręcznie uruchomić. Możemy włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego suszenia mopa. Możemy włączyć opcję elektrolizy wody, żeby mop automatycznie, higienicznie się sam czyścił.
Mamy możliwość sprawdzenia, w jaki sposób są zużyte poszczególne elementy robocze robota oraz dodatkowe opcje związane z automatyzacją aktualizacji firmware'u. W momencie, kiedy jesteśmy na interfejsie głównym, mamy możliwość powiększenia mapy, mamy możliwość włączenia normal clean i wybrania, czy ma być tylko czyszczenie, czy ma być czyszczenie i mopowanie, czy ma być tylko mopowanie. Mamy również opcję skastomizowania czyszczenia, czyli możemy wybrać, czy ma być dwa razy, z jaką mocą sądcą ma pracować. Tak więc wszystkie rzeczy sobie z tej aplikacji możemy wyklikać. Jest to dla mnie pierwszy robot, który jest wyposażony w taką technologię automatycznego, inteligentnego mopa, czyli w momencie, kiedy odkurzacz jeździ i ma zadanie związane z mopowaniem, to ten mop będzie automatycznie opuszczany. W momencie, kiedy odkurzacz będzie wjeżdżał na dywan, to ten mop będzie automatycznie podnoszony. Dodatkowo mop jest aktywny, czyli wibruje 320 razy na minutę, on się przesuwa i jest odpowiednio dostosowana prędkość tego mopa do prędkości poruszania się odkurzacza. Tak więc muszę przyznać, że tutaj, jak widzicie, główny nacisk jest postawiony na mop. Również ważną kwestią jest to, że w momencie, kiedy mop się zabrudzi, po przejechaniu 10 metrów kwadratowych, po wyczyszczeniu 10 metrów kwadratowych, następuje powrót do bazy i w tej bazie ten mop jest czyszczony i w momencie, kiedy realizowany jest powrót do bazy, ten mop jest podnoszony, żeby już tym brudnym mopem tej umytej podłogi absolutnie nie zabrudzić. I również po opuszczeniu bazy mop jest podnoszony, dopiero odkurzacz dociera na miejsce, w którym skończył pracę i dalej kontynuuje czyszczenie, opuszczając mopa, oczywiście jeżeli ma wyznaczone zadanie mopowania. Tutaj widzicie w przyspieszonym tempie, jak wygląda czyszczenie. Najpierw obwodowo dookoła pomieszczenia jest wykonywane czyszczenie, a potem już cała powierzchnia będzie czyszczona raz po razu inteligentnie w momencie, kiedy robot przejedzie 10 metrów kwadratowych, co się teraz stało, wraca do stacji bazowej, tam mop jest czyszczony, wraca do miejsca, w którym zakończył czyszczenie i kontynuuje. I tak w zasadzie w całym domu, w którym robot ma dostęp, będzie ten proces czyszczenia wykonywany. W momencie, kiedy mop już jest brudny i jest potrzeba wrócenia do stacji bazowej, żeby go wyczyścić, mop jest podnoszony, wraca odkurzacz, czyści ten mop, potem również z podnoszonym mopem dojeżdża do miejsca, gdzie zakończył i kontynuuje pracę. Również, tak jak żeście widzieli, nie mam akurat w domu ani jednego dywanu, można włączyć opcję czyszczenia dywanów i unikania dywanów, wtedy mop odkurza, w momencie, kiedy dojeżdża do dywanu, podnosi mop, odkurza dywan, a za dywanem znowu ten mop jest opuszczany i praca jest kontynuowana. Tak więc jest to pierwsze rozwiązanie, takiego jeszcze nie widziałem, gdzie mamy nakładkę, przystawkę mopującą i z tą przystawką mopującą nie wchodzimy w interakcję. Nie musimy jej zakładać, zdejmować. Oczywiście możemy też odkurzać samo pomieszczenie bez konieczności nakładania nakładki mopującej i wtedy będziemy tylko i wyłącznie wykonywali proces odkurzania. Na tym przejeździe widzieliście, jak odkurzacz sobie myje w tym trybie rozszerzonym, czyli jeździ wiodełkę i tutaj to mopowanie jeszcze jest bardziej skuteczne. Po zakończeniu takiego procesu mopowania z naszej strony wylewamy brudną wodę, uzupełniamy czystą, wyjmujemy pojemnik z kurzem z odkurzacza, opróżniamy go, a odkurzacz sam się myje, sam się suszy i tak naprawdę od razu jest gotowy do kolejnej akcji czyszczenia. Podczerwieni teraz widzicie wszystkie czujniki, jakie są zainstalowane w tym odkurzaczu. Daje sobie on bardzo dobrze radę. Bez problemu wyczuwa te wszystkie przeszkody. Nie uderza. Sama kultura pracy odkurzacza również, można powiedzieć, na wysokim poziomie. Nie jest on głośny. Oprócz tego mamy również możliwość ustawienia mocy ssącej i zgodnie z tymi ustawieniami będzie również ten odkurzacz pracował bardziej głośno albo bardziej cicho. Dobra, to tyle w tej krótkiej prezentacji tego urządzenia. Fajna opcja z tym mopem. Mnie jedynie w tym odkurzaczu brakuje zasysania nieczystości stałych, czyli, że tak powiem, zasysania kurzu, który zbierze do pojemnika, bo w tym przypadku niby odkurzacz, jeśli chodzi o kwestię mopowania, jest bezobsługowy, ale jednak raz na jakiś czas trzeba zajrzeć i wyciągnąć ze zbiornika na kurz to, co tam się w nim zebrało. Klasycznie zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się swoją opinią. Zachęcam do oceny filmu, subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.